Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy w Faring, ale zanim przejdziemy przez przełęcz, w sumie to nie, bo już przechodziliśmy. Tutaj jest jeszcze taka dodatkowa odnoga i tutaj jest sporo miejsc jeszcze do zwiedzenia, więc myślę, że skorzystamy z tej opcji. Tylko, że ja kuźwa nic nie widzę i zastanawiam się, czy mam sobie roletę zasunąć, bo oczywiście przyszłam tutaj w nocy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł tak do końca. Oho, widzę tekstury. Bardzo fajnie. Kuźwa, nie wyciszyłam telefonu. Jak na złość oczywiście. Oriflame. Kurde, z Oriflame'a już nie zamawiałam nic chyba od półtorej roku, bo mnie strasznie denerwowało już to studio i to wszystko. Wait a minute! Czy tutaj nie było jakiegoś goblina, który miał jakieś imię i on był bardzo mocny? Hello? Jakby co? Tam się nie dało zliść? Dało się, ale już się chyba nie dało wrócić. I co oni wywalili tego... śmiecia? Nie ma go już tu. Są tylko gobliny. Boże, gobliny. Golemy są tylko kamienne. To ciekawe. Byłam pewna, że znajdę tutaj coś dla siebie. Okej, ty tak nie funkcjonujesz, rozumiem. Może jednak na krótkie, bo tak to chociaż ty trafię. Aha. Mogę? Tu jest jeszcze jeden. O, tutaj jest roślinka do życia. Ty, ale dziwne. Tu jest kufer? Od kiedy? Ty, ja pierdzielę. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Dobra. Od kiedy tutaj takie rzeczy się dzieją? Okej, niech będzie. Ale dziwnie, a może ten goblin gdzieś spadł, zbugował się, nie wiem, popsuło się coś albo coś, nie wiem. Ja mam w ogóle punkty nauki do wydania. Przebiegnę się tutaj z telekinezą, bo coś mi się wydaje, że coś może tu jeszcze być. Ale chyba jednak mi się wydaje. Tu jeszcze możemy wejść, więc korzystajmy z tej opcji. To tu było? Nie. Tak. No właśnie, tu jest takie magiczne przejście, o którym dużo ludzi w ogóle nie ma zielonego pojęcia. I ja w sumie lubię tutaj chodzić, bo tu są fajne rzeczy. Tu można sporo przeciwników spotkać i warto po prostu tutaj przyjść. Są na przykład zębacze. Ale to nie jest szczyt jakby tego, po co tu przyszłam. Oła, tamten przybiegnie od razu? Tak jest, byłoby świetnie. O to mi zresztą też chodziło trochę, żeby przybiegł. Oj. Kurde, co ja tak dzisiaj nie mam wyczucia i wchodzę, kurde, tak bez sensu. W ogóle kamera mi się zbugowała, nie wiem, czy zauważyliście. Na pewno zauważyliście. Tu jest zejście do... przełęczy, tak jakby. O, kolejny zębacz. Dobra. No także dzisiaj sobie jeszcze chwilę tak pospacerujemy, a potem już od razu się teleportniemy do klanu... Wilka. Ponieważ tam bym chciała robić zadania pomału. A ty skąd się wziąłeś? Przepraszam. Byłeś tutaj cały czas, czy jak? Aha. Okej. Była prośba, żebym troszeczkę pobiegała nocą, więc pobiegajmy.
Tu było sporo cieniostworów, z tego co pamiętam, w tym miejscu. Warto mieć to na uwadze. Wiecie co, jest jeden minus tego, że przyszłam tutaj w nocy. Nie widzę za bardzo tych kufrów. I boję się, że już coś ominęłam. Tak czy inaczej, to pobiegać zawsze warto. W sumie to mogę odpalić pochodnie, żeby było nam trochę wygodniej. I pozwólcie, że naprawimy sobie tę kamerę, bo to jest okropne. Nie wiem, czy nam się pochodnia straci, czy nie. Chyba nie. A jednak. Dobra, i tak mam ich od groma i widzę, że i tak kamera się nie poprawiła. O proszę bardzo, tu jest nawet dragrot. Szczerze, nie wiedziałam o tym. Tutaj za chwilę może się włączyć muzyka z tego. O, słychać już trolle. Albo jednego trolla. Nie pamiętam, czy był jeden, czy było ich więcej. O, okej, już jest. I to jest ten czarny, nie? Był jeden? Nie pamiętam. Wydawało mi się, że był dalej, chyba że ich jest tutaj więcej. Możliwe jest wszystko, ja już nie pamiętam tak dobrze. Tak czy inaczej, no to Elo już jest praktycznie po nim. Na szczęście się nic nie zbagowało. W ogóle w Myrtanie mamy do odwiedzenia jeszcze jedno miejsce fajne. Ale na razie mnie tam jeszcze nie było i chyba z tym poczekam. Mam dużo pochodni, więc możemy je wykorzystywać na spokojnie, nic się nie dzieje. Ale tutaj były też gdzieś cieniostwory, chyba że były dalej. Bardzo możliwe. Wybaczcie, że tak na chwilę zamilkłam. Tutaj zaraz nam się może włączyć muzyka z Goty, ponieważ jesteśmy praktycznie nad Gotą. Są cieniostwory. To wyglądało, jakby on już chciał mi coś zrobić. O, widzicie? Dobra. Szczerze, to jest chyba dobra taktyka na nie. Już go w sumie powinna chyba trucizna wykończyć. No, powinna. Oj. O, właśnie. Tak a propos. Pierwszy raz w sumie chodzę w nocy i widzę, że te cieniostwory nie śpią. Fajnie tak w sumie popróbować czegoś nowego. Oj, dobra, trafił mnie. Ale to nic. A, tu jest jeszcze jeden, dobrze, rozumiem. Okej, ładnie weszło. I jeszcze raz. Weźmy kuszę, bo nie wiem, czy to wszystkie, czy nie wszystkie. No, już jest ta muzyczka właśnie z Goty. Tu jeszcze można się przespacerować kawałek na tą górę. Na przykład z telekinezą. Dzika jagoda. No nie wiem, czy mnie to potrzebne. No i tam jest w sumie już Vanguard.
A jak zerkniemy na mapę, to jesteśmy tak pomiędzy tutaj, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie sobie zwiedzałam świat, jak odkryłam właśnie to miejsce i byłam taka, o kurde, tutaj w ogóle jakby są rzeczy. Fajnie. No i dobra, telekineza już mi nic nie pokazuje. Tutaj jakaś dzika jagoda, ale to już może nie będę zbierała, bo to jest takie, wiecie, bez sensu. Tam jeszcze można by było się spróbować dostać, ale... Czy nam to jest jakoś bardzo potrzebne, żeby tu wchodzić? W sumie można sprawdzić. Wejść tutaj wyżej. Tu jest jakiś taki... No dobra, ale chyba nam tego zwiedzania starczy już. Raczej nic tutaj nie ma. Tylko dziwię się, że tego typka, tego, chciałam powiedzieć, gnoma, goblina nie znalazłam. Wydawało mi się, że on jednak istnieje, ale chyba jednak już nie istnieje. Dobra, może mało ważne. Nie traćmy już więcej czasu. Tylko przejdźmy się... W ogóle co ja mam za amulety? Nie wiem, ten jest chyba na razie najlepszy. Tak, co ja chciałam zrobić? Właśnie, tabliczek ostatnio nie użyłam. Tak mi się przypomniało, że jeszcze gościu pod gotą miał tabliczki, których nie kupiłam. Więc możemy się tam tepnąć i kupić. Chyba nie kupiłam. Podkreślam, chyba. Bo nie pamiętam, ale chyba warto sprawdzić. Są buntownicy. Tutaj też myślę, że się od razu prześpię jednak, bo bieganie w nocy po Myrtanie jest trochę słabe. A, tutaj nie było łóżka? Było? Kurna, nie było. A, pewnie są łóżka na górze i wszystkie pozajmowane, nie? Zapewne. Jak tu się wchodzi? Seriously? Jestem jednak chyba... Ej, gdzie oni wszyscy śpią? Chyba, że oni na noc idą do Montery na przykład spać. O, gdzie... A, bo tutaj... Co? Chcecie mi powiedzieć, że to miejsce zostało wyzwolone przez buntowników? Czy o co chodzi? Nie wiem, aż się pójdę do goty przespać i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Bo szczerze, jest to bardzo dziwne. O, są na szczęście wolne łóżka. Zaraz się okaże, że się tutaj leją z tymi orkami czy coś. Co tu się dzieje w tym miejscu? Są tutaj orkowie w ogóle na tym posterunku dalej? Powinni być. Nie ma. To niedobrze, bo goście miał tabliczki, których ja chyba jednak nie kupiłam. Dobra, nie traćmy czasu. Klan Wilka, lecimy. W Nordmarze będzie interesująco, wydaje mi się. Ojej, ale śnieżek. Aż ścięło z wrażenia. Dobra, co my tutaj robiliśmy? Ja w ogóle muszę sobie sprawdzić zadania. Wszystkie. Zaraz zobaczymy. Odszukaj wszystkie puchary, to trzeba iść do klasztoru. Piąta świątynia, to na razie też do klasztoru. Uwolnij pustynię, to dopiero później. Znajdź pierć artefaktów, to jest związane z piątą świątynią. Poznaj sekret, tego nie zrobimy, bo bym musiała dać kamień cieniostwora i potem już go nie odzyskam. Przepędź orków z Geldern, to jest zadanie, żeby oswobodzić. Paladin Karlen, to są ogniste puchary. Inok, to trzeba by było Inoga wydać, to nie chcemy. Wódz Umbrak pragnie śmierci, to się nam anuluje. Tutaj znowu trzeba dać ten. Helm Einara, to się trzeba tym zająć. Odbij kopalnię, to jest w sumie powiązane z zadaniem głównym. Orkowie z podmostu, to... ale to nie, dobra, bo to jest inny klan.
Uwolni most na południu, zanieś skóry wilków lodowych do klanu wilka, upoluj jelenie na wyżynie. Dobra, to przede wszystkim idziemy zanieść te skóry. Tutaj powinien być ten taki, chciałam powiedzieć konserwator, ale... O, witaj właśnie. Mam tu skóry od Hansona. Ach, skóry wilków lodowych. Czekałem na nie. Poczekaj, mam tu coś dla ciebie. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Daj mi kilka mikstur leczniczych. Masz. Co tu robisz? Jestem kwatermistrzem klanu. Wszystko, co myśliwi przynoszą do obozu, trafia do mnie. To ja decyduję, jak to jest rozdzielane. Jeśli komuś czegoś potrzeba, to przychodzi do mnie. Co robisz z rzeczami, które przynoszą ci myśliwi? To zależy. Mięso wędzimy i zachowujemy na ciężkie czasy. Skóry garbujemy i sprzedajemy. A resztę? Resztę od razu wsadzamy do kufrów. Kto wie, kiedy nam będzie potrzebna. Co masz do jedzenia? Mięso! Mięsa nam nigdy nie brakuje. Pomaga budować mięśnie, dodaje ciała. Ludzie z nizin jedzą za dużo zielska. Nigdy by tu nie przetrwali. Ciekawa teoria. To coś więcej niż teoria. To fakt. Warzywa sprawiają, że się chudnie i słabnie. W takim stanie nie można przetrwać zamieci. Brzmi logicznie. Masz coś dla mnie? A czemuż to miałbym ci cokolwiek dać? Jeśli nie pomagasz w zaopatrzeniu klanu, nic nie dostajesz. Nie potrzeba nam tu darmozjadów. Czego ci potrzeba? Drwale pracujący poza wioską potrzebują czegoś do jedzenia. Weź z chaty 5 steków i zanieś je do obozowiska drwali. Potem możemy zacząć robić interesy. Dobra, szynka dla drwali, to zabieramy. 1. O, proszę bardzo. 2, 3, 4, 5. Powinno nam to wystarczyć. Zresztą ja mam też jakieś zapasy szynki na pewno. Mam szynki 7, ale to mamy dać 5, więc na spokojnie. Witaj, wilczku. Tutaj nie ma żadnego zadania, z tego co pamiętam. Dzień dobry. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Oj tak, bardzo dużo. To może zacznijmy na bieżąco, nie ma co się tutaj, wiecie, tak rozpędzać. Tu jest jeszcze z kim pogadać, jest co robić. Ale do wszystkiego dojdziemy. W sumie to tutaj szykuje nam się nawet fajne zadanie, zapomniałam już. Szkoda, że z tymi wojowniczkami nic się nie da zrobić, żadnego zadania dla nich ani nic. I że jest ich tak bardzo mało. Tutaj byli też orkowie w ogóle, tak mi się przypomniało. No właśnie, oni się leją tu. Zapomniałam o tym. Dobra, chciałam zabić sobie najpierw te wilki, ale gra bardzo usilnie chce, żebym jednak biła najpierw orka. Masakra. W ogóle ktokolwiek dostaje, bo ja już nie wiem, co tu się dzieje. Co tutaj się robi w tym miejscu? What the fuck? Okej, jakoś dziwnie. A co mnie takiego niby atakuje? A ty już sobie poradziłeś z wilkiem, rozumiem. Dobra. To chyba wszyscy. Idziemy do drwali. O
Run dał mi spory zapas szynki. Już najwyższy czas. Chłopcy zaczynają się niecierpliwić. Niedźwiedź. Dawno już tego nie jedliśmy. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Dobra, zaraz z tobą jeszcze pogadam. Chcesz trochę szynki? Jasne, nakładaj. Niemożliwe, szynka. Myślałem, że Run zupełnie o nas zapomniał. To Run przesyła tę skrzynkę, prawda? Tak, proszę. Chyba szynkę. Skrzynkę. Przysyła mnie Run. Czas najwyższy. Co to? Szynka. Dobra, dawaj. Oto twoja szynka. Niedźwiedzia. Dzięki. No i dobra, pięknie. Jak tam leci, Korwin? Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablozęby. I to najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie, kto je zabije. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Gdzie znalazłeś te ślady? Na tamtym wzgórzu, niedaleko od naszego obozu. Uważaj, dorosły szabloząb to nie domowy kociak. Wiemy, tylko wiecie co, oni powinni to troszeczkę poprawić, bo oni powiedzieli na tamtym wzgórzu i dużo ludzi, łącznie ze mną, myśli, że chodzi o tą górę. A prawda jest taka, że chodzi po prostu o to miejsce tutaj, nie? Widzę, że będziemy mieli desynchro już. Chodzi po prostu o to wzgórze tutaj. Proszę bardzo, duży szabloząb. No ja myślę, że nikt by się kuźwa nie domyślił, że chodzi o to miejsce. Nie żeby coś. Dobra, bo tu jeszcze goblin przylazł, oczywiście. Dobra, kotki, do widzenia. No, to zadanie nie jest jakieś trudne, ale powiem wam, że ono wymaga sporo pracy w momencie, gdy przychodzimy do Nordomaru wcześniej. Coś mi tu mlaska tak dziwnie. Nie wiem, nie wnikam. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do Runa w wiosce. Otrzymasz od niego nagrodę. Dobra, fajnie. To wiecie co? Wydaje mi się, że możemy się teleportować, bo nie ma co biec, bez sensu. To chodźmy od razu do Runa. I hop. Powinien być z nas zadowolony jakkolwiek. Steki przekazano. Dobra. Masz tu trochę mięsa dla siebie. Potrzeba ci czegoś jeszcze? Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? A może tylko złota? Daj mi kilka mikstur leczniczych. Dobry wybór. Przydadzą się. Pokaż mi swoje towary. O, masz hełmik. W sumie ja mam hełm paladyna. I masz pancerze Nordmarczyka. I ten jest nawet całkiem niezły, trzeba przyznać, ten ciężki. On jest poprawiony chyba w patchu, bo 100, 130, 135. A jak wygląda mój? O kurde. Przydałoby się zdobyć ten pancerz. Ale trzeba mieć dużo reputacji w Nordmarze. Dobra, z Runem już nie pogadam. Mamy jeszcze jakieś questy zalegające tutaj, które wzięłam wcześniej. Upoluj jelenia, to tam przy Hansonie jest. Uwolnij most na południu. To Grim nam o tym mówił. Nie jesteś jednym z tych myśliwych z Faring.
Czego tu chcesz? Jak to nie, gościu? Wszystko w porządku? Nie, nudzi mi się. Teraz, kiedy mają golemy, nie potrzebują nawet ochrony. Mój topór zaczyna pokrywać się rdzą. Co powiesz na mały pojedynek? W porządku, ale o co będziemy walczyć? O honor. Jak chcesz. Kto padnie pierwszy, przegrywa. Ale podejdźmy do tego poważnie. Żadnych ataków od tyłu i podobnych nieczystych zagrań. Zacznijmy walkę. Wyciągnij broń. Chodź tu. Dobra, tutaj się warto odsunąć, bo ja jak raz to robiłam, to trafiłam przez przypadek w golema. I wierzcie mi, ale to się dobrze nie skończyło. Pewnie się domyślacie dlaczego. Cała wioska mi wtedy chciała lać. To było głupie, że ja mu to zabrałam, prawda? Wiecie co? F9, bo ja z nim potem idę na polowanie. Nie powinnam mu tego zabierać. Ja się mam nadzieję zapisałam przed tą walką. Tak jest. Nie będę mu zabierała tego. Nic mu w ogóle nie będę zabierać, szczególnie, że była walka o honor, więc... Dobra, gościu. Więc ja nic ci nie będę robić, odwrócę się bokiem. No, tak, wiecie, dla bezpieczeństwa, żeby nie było. Także no... Także tak. Ojej. Jak widzicie, dostajemy sporo reputacji do Nordmaru za takie... W sumie mało znaczące questy. Przypomniało mi się, że od Grima trzeba wziąć zadanie. Jesteś dobrym wojownikiem. Twoi wrogowie powinni się ciebie bać. Boją się. Dobrze, że do nich nie należę. Dobra, chyba możemy z nim iść. Grim mnie przysłał. Powiedział, że będziesz mi towarzyszyć. O co chodzi? O most na południu. Orkowie wciąż się tam kręcą. Mogę załatwić kilku orków przed śniadaniem. Pójdziemy razem? Jasne. Nauczę cię, jak posługiwać się sprawnie toporem. Wiesz co, nie musisz, bo już to umiem. A nie! O kurde, ja zapomniałam, że on tego uczy. Ale to podobno w klanie tego, ognia miał mnie nauczyć, a to wychodzi, że wilka też. 30 punktów, a ile ja mam? Nie podejrzę teraz, ale możemy się tego nauczyć. Jak zabić orka? Cóż, to oczywiste. Orkowie są silniejsi i potężniej zbudowani od nas. Więc kiedy uderzasz, wal z całej siły. Możesz zadać orkowi poważne obrażenia dobrze wymierzonym pchnięciem. Dlaczego ja nie wiedziałam, że on tego uczy? Tak to już bym dawno się tego nauczyła. Byłam pewna, że on tego nie uczy, bo gdzieś przeczytałam, że uczą tylko zabójcy z klanu ognia. A wychodzi na to, że w klanie wilka też mnie Hogar tego mógł nauczyć. No to fajnie, to teraz zbieramy 30 punktów, żeby uzbierać na topór. Czy to będą 3 poziomy? To jest sporo. Ale nie bójcie się, tutaj jest dużo expa jeszcze do znalezienia, do zdobycia. No, przed nami cały Nordmar w sumie. Na pustyni też jeszcze nie skończyliśmy roboty. W Mertanie też jeszcze zostało dużo tego. Prawda jest taka... że... Chociaż nie, lepiej na razie tego jeszcze nie robić. Bo wiecie, chciałam powiedzieć, że w sumie to możemy przecież... już wyswobodzić Mertanę, zdobyć zbroję Paladyna... i potem wyswobodzić już sobie... te, jak to się nazywa? Wyswobodzić sobie u asasynów, ale przecież nie możemy, bo cholerne bestie są wszędzie. Wiecie, dużo tych szablozębów, aż 4 w tym miejscu. Oczywiście wszystkie się rzuciły na niego. Dobra. Okej, teraz się już rzuciły na mnie. Ała, dobra. Okej, trafiłam jakimś cudem, ale robi się bardzo nieprzyjemnie.
P6 może zdążysz. Okej, zdążyłam. Okej, ale to już takie proste nie było. Pomogę trochę Hogarowi. Chociaż widzę, że oba są na wykończeniu. Serio? To załatwi sprawę. Okej, tobie nie zrobiły za dużo te szablozęby, dobrze wiedzieć. Przydatna informacja, przydatna. Tylko wiecie, trzeba się postarać na moście, bo tam są orkowie, jest ich dużo całkiem i jest szaman. I to już takie proste nie będzie. O, to jest to miejsce też właśnie, gdzie jest troll po drodze. Czas na zabawę. Tutaj też pamiętam, raz miałam właśnie takiego buga, że ten troll nie obrywał w ogóle. Pokazałeś mu. Co za olbrzym. Ojej, ale masz fajny komentarz. Nigdy go nie słyszałam w takim kontekście. No i oczywiście standardowo lodowe wilki, przecież bez lodowych wilków się kompletnie, mówiąc rzecz, nie da. Więcej. Dobra. Okej. Okay. Tam są tylko jelonki. To załatwi sprawę. Właśnie, przydałoby się też dać wytrzymałość, tak mi się przypomniało. W ogóle jakbym sama tędy szła, to bym wybiła. Ojej. F5 zrobimy szybko, miksturę. No nie, niestety nie potrwa długo. O Jezu Chryste. Do widzenia. O Boże, ich jest dwóch. Zatrzymaj się, Mora. Nigdzie się nie zatrzymam. Dobra, trzeba się przebić trochę. Ojeju. F5. Pij szybko. Oj, nie zdążę. Okej, zdążyłam. Tamtemu trzeba pomóc, cholera. Ojejku. Dobra, robimy wycofę. Mam nadzieję, że Hogar nie zginie. Tutaj bezpiecznie jest też nie robić F5, dlatego że wiecie sami, z czym to się je. On może mieć akurat mało HP i... ojeju. Tylko, że zaraz ja też zginę. Zatrzymaj się, Mora. Dobrze, że mam sporo wytrzymałości. O kurde, no naprawdę. Trzeba się wczytać. Niedobrze. Właśnie to jest to z tymi towarzyszami przeklętymi. A, bo jednak zrobiłam F5 gdzieś po drodze. Fuck my life. Okej. Dobra, muszę do niego jak najszybciej podbiec. Podobnie jest jak jesteśmy przy... O Jezu Chryste. Podobnie jest jak jesteśmy w innym miejscu trochę. Dobra, dobra. Najszybciej lepiej tego tych wojowników zbić. O Boże. Fuck my life. To będzie trudne. Alka długo nie potrwa. Dawaj, pi. Zatrzymaj się, Mora.
Rozrobię F5 tutaj. Fuck my life, no Chryste Panie, no. No co jest? Co jest? Matko Boska, no. Tak, idź z Hogarem. Najgorsze jest właśnie to, że ja muszę mu pomóc, nie? Że wypadnę po prostu poza ma... Kurwa! Halo! Jezu, no nawet tam nie da się wejść. To jest okropne. No kurwa, no przesuń się, debilu. Lepiej się po tej stronie bić. No jasne. Co jeszcze? To zabij. O Jezu. Najgorzej. Jak śmiesz mnie atakować? Powinien mieć full HP też teraz, nie? Kurwa no! Boże! No już przegrałam to. Dostanę w plerę i będzie po mnie. Dobra, szybko F5. Zatrzymaj się. Stoję w miejscu. Mam nadzieję, że nie zjebałam. I F9 szybko. On powinien mieć fulla HP teraz, bo zauważyłam, że tak jest, jak się zrobi. Mam tylko taką nadzieję. Dobra. Powinno być już lepiej teraz. Okej, uwolnij most. Już się w sumie zadanie zaliczyło. Co tu jest grane? Co tutaj się dzieje, to ja nie wiem. Niby się zadanie zaliczyło, a orkowie jeszcze są. Pokazałeś mu! Hej, ale mu dokopałem! Dobrze się trzymasz. Ojej. Było intensywnie. Okej. Pokazaliśmy im, kto tu rządzi. Już nie wrócą. Co teraz? Wracamy do wioski. Odmrozimy tu sobie tyłki. Rozumiem. Aha, bo to jest inne jakby zadanie. Rozumiem. Ale na szczęście się udało tak, jak chciałam. Ojej, nawkurwiałam się trochę. Trochę nawet bardzo. No, ale trudno. Ale patrzcie już, ile expa się udało wbić. Podczas jednego w sumie wypadu. Klan Wilka. Lecimy z powrotem. Idziemy chyba do Grima, nie? Bo to on nam to zlecił. Czy mi się śniło? Chyba on. Dobrze, przestanę. Dobra, Grim będzie miał jeszcze dla nas jedno zadanie, ale ono już będzie chyba na kolejny odcinek prędzej. Kto mi zlecił to zadanie z tym pieprzonym mostem? Nikt? Przecież Grim o tym gadał. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Jasne. Ej, o co chodzi? Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Tu jest Bogir, to na później. Polujesz? Masz jakieś trofea albo skóry? Kupię je, jeśli zechcesz. Przestań się ubijać. No, dziękuję. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zapytaj któregoś z myśliwych. Na twoim miejscu zgłosiłbym się do Bogira. Jest najlepszy z nas i ma największe doświadczenie. Dobrze ci radzę. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się nie wtrącaj. Z tobą się tylko handluje, rozumiem.
Czyli jednak chyba musimy do Grima powiedzieć. Zagadać po nowe zadanie. Będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Dopiero tu dotarłeś, czy właśnie sobie idziesz? Gorzej już być nie może. Ani to, ani to. A może zainteresowałaby cię mała wyprawa myśliwska? Dla samotnego myśliwego jest tu zbyt niebezpiecznie. Dobrze ci radzę. Gdzie chcesz iść? Po drugiej stronie góry znajduje się mały domek myśliwski. W pobliżu są doskonałe tereny łowieckie. Zainteresowany? Jasne, czemu nie? Nie masz nikogo innego, kto by z tobą zapolował? Jak widać, zwykle chadzałem na łowy z Bogirem. Ale dziś nie chcę. Siedzi przed chatą z nosem spuszczonym na kwintę. Mógłbyś zwabić do obozu całą watachę wilków, a ten nawet by łuku nie podniósł. Dobra, pójdę z tobą, ale już chyba nie dzisiaj. A, nieznajomy. Chcesz kupić dobre ostrze? Co możesz mi zaoferować? Już dawno nie uzupełniałem zapasów, ale zostało mi jeszcze kilka dobrych ostrzy. Naucz mnie kowalstwa. Nie przyjmuję czarny. Idź do klanu Młota. Mają najlepszych kowali. Pokaż mi swoje towary. Masz okrągłą tarczę. El Bastardo, miecz dwuręczny. Miecz dwuręczny z rudy, rubinowe ostrze. Fajnie, i ty miałeś ciężką skrzynię, którą już otworzyłam, dokładnie. Czyli łączę fakty. Rozumiem. Dobra, bo my tak stoimy z czasem, że wypadałoby zaraz kończyć. Tylko jeszcze bym poszła może zagadać do Grima. Za chwilę. Dobra, to był Runar, czyli tutaj już wszystkich obgadaliśmy. Z Ronarem trzeba się przejść, ale to na kolejny odcinek. Z Bogirem musimy pogadać, ale to też na kolejny odcinek. To zagadamy do Grima o tą pomoc przy kopalni. Bo on nam wtedy powinien dać chyba jeszcze jedno zadanie. Z tego co kojarzę. Klan Młota potrzebuje pomocy. Orkowie przyjęli kopalnię. Szukam wojowników, którzy pomogą nam ją odzyskać. My też mamy problemy z orkami. Mogę skorzystać z usług tych wojowników? Sam potrzebuję wojowników z wioski. Kiedy myśliwi powrócą, będziesz mógł wziąć dwóch wojowników. Kiedy wrócą myśliwi? Kiedy tylko skończą. Jeśli się śpieszysz, możesz im pomóc. Dzięki temu skończą szybciej. Zajmij się swoimi sprawami. Tylko, że to nie jest jako zadanie, co ciekawe. Wszystko jest możliwe. Ale no, ja wiem, gdzie tych myśliwych szukać, więc pójdziemy tam po prostu w kolejnym odcinku. Tylko najpierw myślę, że zaczniemy od tego całego Ronara. To będzie chyba dobry pomysł. Może lepiej nie zwalaj tego. Więc pożegnam się z wami w tym miejscu. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i cześć!